W dzisiejszym odcinku w ramach światowej historii chciałbym wam opowiedzieć o Kościele katolickim, czy też ogólnie o chrześcijaństwie. Trzeba przyznać, że Kościół jest zepsuty i to zepsucie ma swoje korzenie w historii. Także śmiało można powiedzieć, że ten materiał to nic innego jak historia zepsucia Kościoła katolickiego. Hmm. Wszystko zaczęło się od Abrahama. Hebrajczycy pierwotnie wchodzili w skład koczowniczych plemion Habiru, przybyłych do Palestyny za Eufratu. Wierzyli oni, że wnukowie Abrahama założyli 12 plemion Izraela. Po tym jak Żydzi uciekli z niewoli egipskiej i wraz z Mojżeszem dotarli do tak zwanej ziemi obiecanej. Już na tym etapie opowieści można zauważyć problem chrześcijaństwa, a raczej nauczania. Ta religia wydaje się mało fascynująca, bo albo przedstawia się ją z punktu widzenia dziecięcego, Pan i aniołki itd., albo z punktu widzenia kościelnego, czyli msze, spowiedzi itd. W rzeczywistości to jest bardzo ciekawa i brutalna historia i mówienie, że chrześcijańskie autorytety były słabe, bo umierali na krzyżach i mówienie, że nie walczyli jest błędne. Świadczy o tym m.in. bitwa pod Rafidim. Którą stoczyli Żydzi pod wodzą Mojżesza z Amalekitami, ludnością terytorium Synaj. I po jednej i po drugiej stronie było około 6 tysięcy żołnierzy. Żydzi te starcia wygrali. Później król Salomon dokonał centralizacji kultu, budując w 967 roku przed naszą erą Świątynię Jerozolimską, a zarazem tworząc nowe państwo. Następnie te tereny przejęli Rzymianie. Chrześcijaństwo powstało w pierwszej połowie I wieku w rzymskiej prowincji Judei wśród wyznawców judaizmu jako wynik działalności Jezusa z Nazaretu. Były opowieści o nadchodzącym Mesjaszu i to nie jest tak, że Jezus był jedyny. Takich Mesjaszy było wielu i wiele ugrupowań czczących swoich nauczycieli. Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną około 30 roku życia. Przez niewiele ponad dwa lata głosił nauki między Galileą. A Judeo, zyskując wśród ludzi sławę mędrca i uzdrowiciela. W końcu Jezusa skazano na śmierć. Czemu? Otóż było takie bractwo religijne faryzeusze. Twierdzili oni, że poprzez współpracę z Rzymianami mogą odzyskać niepodległość. Jezus krytykował ich, zarzucał im chciwość i religijność na pokaz. Dodatkowo Rzymianie zauważyli, że ludzie idą za Jezusem, co może doprowadzić do powstania militarnego przeciw Rzymowi. W taki sposób Jezus naraził się zarówno Rzymianom, jak i faryzeuszom, którzy na arenie politycznej reprezentowali Żydów. W końcu Jezusa ukrzyżowano. Dla tych, którzy uważali, że Jezus z martwych wstał, był on Zbawicielem, zaś dla tych, którzy w ten fakt nie wierzyli, był on po prostu bohaterem narodowym, symbolem walki z okupantem. Zmarł on około 36 roku naszej ery, prawdopodobnie w wieku 33 lat. Jednym z uczniów Jezusa był Paweł i to on zaczął rozbudowywać tę wiarę. Opracował on zasady doktrynalne i etyczne, które stały się wspólną podstawą wiary chrześcijańskiej, opartej na przewadze łaski nad uczynkami, filozoficznie pojmował miłość nad żydowskim prawem oraz kult Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. W 70 roku po upadku antyrzymskiego powstania, zniszczeniu Jerozolimy i rozproszenia się Żydów wspólnota jerozolimska uległa rozproszeniu, a dzięki temu ekspansja przez chrześcijaństwo ogarnęła cały świat. Zaczęły wtedy powstawać gminy katolickie, zaś ich biskupi pisali do siebie listy, próbując utrzymać całą wiarę jako jedność. Mniej więcej w drugim wieku naszej ery mówi się już o Kościele powszechnym, jednolitym, który składał się z wielu gmin. Kościół w drugim wieku naszej ery nie nosił jeszcze wszystkich cech katolicyzmu. Uwaga chrześcijan koncentrowała się głównie na przechowywaniu tradycji apostolskiej, dlatego też tworzono organizacje kościelne i hierarchiczną władzę, która miała czuwać nad czystością wiary. Wtedy też ustawiono wyznanie wiary i kanonu Ksiąg Świętych. Katolicyzm kształtował się stopniowo wskutek asymilacji Elementów kultury hellenistycznej i rzymskiej. Na tym tle dochodziło do wielokrotnych konfliktów wewnętrznych Kościoła. Wśród przełożonych gmin występowały dwie skrajne tendencje do izolowania nowej wiary od wpływów świata hellenistycznego i do wytwarzania religii powszechnej poprzez połączenie chrześcijaństwa z elementami kultury starożytnej. W 1949 roku zwołano Sobór Jerozolimski, rozstrzygnięto na nim kwestię wymogów prawa przez chrześcijan pochodzenia nieżydowskiego, czyli nawróconych pogan. Przyczyną zwołania takiego soboru było żądanie chrześcijan pochodzenia żydowskiego, by obrzezać chrześcijan pochodzenia pogańskiego. By rozstrzygnąć sprawę, kościół adiocheński wysłał swoich przedstawicieli, w tym Pawła i Barnabeł do Jerozolimy. Tam przedstawiciele kościoła Jerozolimskiego, będący nawróconymi faryzeuszami, Ponowili swój postulat. Podczas Narady Apostołów i Starszych Piotr opowiedział się przeciwko nakładaniu nadmiernych obciążeń na Pogan, a Paweł i Barnaba powiedzieli o swych sukcesach misyjnych. Ostatecznie Jakub Sprawiedliwy zarządził kilka nowych praw, w tym zniósł obowiązek obrzezania się, co jest wyraźnym odstępstwem chrześcijaństwa od judaizmu. A kim był Jakub Sprawiedliwy? Był biskupem i bratem Jezusa. Czy rodzonym, czy ciotecznym, nie wiadomo. Różnie. Przedstawiają to pisma, ale był jego bratem. Wraz z wyraźnym powstaniem nowej wiary zaczęły się problemy, a mam na myśli prześladowania. Oczywiście wszystko zaczęło się, według mnie przynajmniej. Od Heroda Agrypa w 1941 roku, co doprowadziło do wcześniej wspomnianego Powstania Żydowskiego. Dodatkowo nasilił się konflikt na linii chrześcijanie-żydzi, gdyż tym drugim nie spodobało się, że chrześcijanie odłączyli się od ich wiary. Masowe prześladowania chrześcijan były efektem gry politycznej. Pierwsze zorganizowane prześladowania chrześcijan przez rzymskie władze rozpoczęły się w zapanowania Nerona. W 1964 roku pożar spustoszył Rzym. Neron został oskarżony o podpalenie i, jak twierdzi Tacyt, chcąc się oczyścić, skierował oskarżenie na chrześcijan. Na części oskarżonych torturami wymuszono przyznanie się do winy. Faktycznie Neron sam podpalił Rzym W naszych umysłach zakorzeniła się informacja, którą przedstawia Kwowadis, że ten zrobił to po to, aby zobaczyć płonące miasto. W rzeczywistości chciał najzwyczajniej w świecie być tym cesarzem, który odbuduje Rzym. Tacyt pisze także, że oskarżeni chrześcijanie byli rzucani psom na pożarcie oraz krzyżowani i podpalani. Drugi prześladował chrześcijan, Domicjan. Zarzucano im rzekomą wrogość wobec ludzi oraz tworzenie tajnych stowarzyszeń. Zarzuty sięgały absurdu. Chrześcijan. Pomawiano o grupowe orgie seksualne, rytualne, zabijanie dzieci, kult genitaliów swego mistrza, uprawianie zbrodniczej magii i czczenie osła. W drugiej połowie II wieku odnotowane są przypadki ataku tłumu na chrześcijan, podburzonego przez rywalizujące sekty. Najgorzej było w latach 250-251. Wtedy to cesarz Decjusz nakazał wszystkim złożyć ofiarę rzymskim bogom. Była to pierwsza taka sytuacja, gdy chrześcijanie za sprawą ustanowionego prawa zostali zmuszeni do wyboru pomiędzy ich przekonaniami religijnymi a skazaniem na śmierć, choć z drugiej strony nie ma dostatecznych dowodów, jakoby edykt Decjusza został specjalnie wymierzony przeciwko chrześcijaństwu. Jest nawet bardziej prawdopodobne, że rozkaz został wydany raczej z myślą o uzyskaniu lojalności poprzez przysięgę złożoną przez mieszkańców imperium rzymskiego. Tym niemniej jednak wielu chrześcijan skazano na śmierć za odmowę wykonania cesarskiego nakazu, a wielu innych dokonało aktu apostazji i złożyło ofiary, zaś jeszcze inni przebywali w ukryciu. Ostatni akt prześladowań w tej epoce nastąpił za cesarza Dioklecjana, który, próbując uratować upadające imperium rzymskie poprzez kult władzy cesarskiej, połączył motywy polityczne z filozoficznymi. Edyktem z 299 roku nakazano wszystkim żołnierzom i urzędnikom złożyć bóstwom ofiary pod groźbą usunięcia ze stanowisk. Odmowa złożenia ofiary pociągać miała za sobą utratę przywilejów stanowych oraz obrócenie w niewolnictwo. Wszystkich chrześcijan uznano za niezdolnych do spełniania aktów prawnych. Edykt z 303 roku nakazał zniszczenie świątyń chrześcijańskich, konfiskatę i spalenie ksiąg świętych. Surowo zabraniał też gromadzenia się chrześcijan. Początkowo nie przewidywano kary śmierci, ale w 304 roku, kiedy nakazano wszystkim chrześcijanom złożenie ofiar pogańskich, wielu chrześcijan wystąpiło aktywnie przeciw władzy, ponosząc męczeńską śmierć. Przełom dla wiary to rok 313. Wtedy ogłoszono edykt mediolański. Cesarz Imperium Rzymskiego Konstantyn Wielki zarządził wolność wyznania w Rzymie, przez co chrześcijanie mogli wierzyć w co chcieli. Oczywiście było to na zasadzie: jeśli nie możesz kogoś pokonać, zaprzyjaźnij się z nim. Cesarz zaprzyjaźnił się z chrześcijanami. Tak powstało chrześcijaństwo, ale miało być o zepsuciu Kościoła, a nie o jego historii. Już przechodzimy do tego tematu. Oczywiście, mam tutaj na myśli sobory. Sobór to spotkanie, na którym wprowadza się jakieś zmiany bądź odświeża prawa. Pierwsze siedem soborów jest uznawane przez wszystkie kościoły, kolejne czternaście uznawane jest głównie przez Kościół katolicki, z wyjątkiem 8-9, bo te uznaje również część prawosławia. Omówimy to najważniejsze. Co do istotnych rzeczy, wiele soborów niestety zamieniało Kościół w administrację i wprowadzało rzeczy, które przestają służyć ludziom, a zaczynają służyć księżom. Pierwotna wiara była dobra i nie robiła nic złego, a sobory to zmieniły. Dzięki omawianiu kolejnych soborów, zobaczycie, jak zmieniał się Kościół na gorsze. Pierwszy sobór to Sobór Nicejski, odbył się w 325 roku i sformułował chrześcijańskie wyznanie wiary. Uroczyście potwierdził dogmat o bóstwie Chrystusa. Drugi sobór uzupełnił wyznanie wiary, i brzmi ono tak, jak brzmi dzisiaj: odmawia się to wyznanie wiary w trakcie mszy. Kolejny istotny sobór to Sobór Nicejski II, który był siódmym soborem i odbył się w 787 roku. Do tego roku był zakazany kult Ikon. Nie można było czcić obrazów ani symboli. Zmieniło się to po tym soborze. Część ikon uznano za naukę prawowierną, podkreślono jednak, że kult obrazów odnosi się do osoby przedstawionej na obrazie, a nie do samego obrazu. Ustalono także zasady tworzenia ikon, wykluczające dowolność i zezwalające napisanie obrazów tylko duchownym. Jeśli mogli pisać te obrazy y, tylko duchowni, to tylko duchowni mogli na tym zarobić. I tutaj widzicie dobry chwyt na zarobienie. Ponadto postacie na ikonach powinny mieć duże szerokie oczy, całe ciało słonięte odzieniem. Jedynie odsłonięte twarze i czasem dłonie. Figury miały okalać czarny kontur. Karnacja postaci winna być ciemna, święci mieli posiadać długie brody. Schematycznie zarysowane szaty nie powinny uwidaczniać kości. Powinien być stosowany umowny światłocień. XII. Sobór nazywany jest Soborem Laterańskim IV i miał on miejsce w 1215 roku w Rzymie to tam ustalono krucjaty, obowiązek ich zwoływania i podatek pobierany na nie przez trzy lata. Tam ustalono, że Chrystus jest obecny w Eucharystii realnie pod postacią chleba i wina przez przeistoczenie. Czyli jak widzicie, jeśli chodzi o płatek, to nie jest tradycja pierwotna, ale też prowadzona przez władze kościelne. Ponadto papież Innocenty III uściślił przepisy o inkwizycji kościelnej i zobowiązał władze świeckie do zwalczania herezji. Ponadto nakazał głoszenie zapowiedzi przed ślubnych i za. Zabronił małżeństw tajnych, zobowiązanie wiernych do spowiadania się przynajmniej raz w roku. Dodatkowo stwierdził, że Żydzi i poganie nie mają prawa sprawować urzędów publicznych i ogłoszono, że Żydzi i muzułmanie zobowiązani zostali do noszenia specjalnych ubrań w celu odróżnienia ich od chrześcijan. Przy okazji zakazano sądów bożych w sprawach o Herezję. Po co to wszystko? Te jawne małżeństwa i spowiedzi i ubrania odróżniające się. Chodziło o kontrolę ludności. Dzięki takim zabiegom Kościół miał pełną kontrolę nad wszystkimi wiernymi i niewiernymi, bo ich też ten sobór przecież dotyczył. To były najważniejsze sobory, jeśli chodzi o omawiany temat, ale było też kilka innych wydarzeń, o których trzeba wspomnieć. Na początku XVI wieku arcybiskupem Magdeburga był Albrecht Brandenburski. Biskup ten zaczął gromadzić majątek i przywłaszczać beneficja w sposób sprzeczny z zasadami kościoła. Współpracował z nim ściśle dominikanin Jan Tetzel, który upraszczając doktrynę i działając jako wędrowny kaznodzieja opracował sposób na gromadzenie zysków przez handel listami odpustowymi, które nie tylko miały być dowodem odpuszczenia kar ale miały być również gwarancją zbawienia. Takie postępowanie wzbudziło powszechny niesmak i zgorszenie wśród duchownych, przez co 13 października 1517 roku Augustianin Marcin Luther wywiesił na drzwiach Kościoła 95 test przeciwko handlowi odpustami. Dzięki wynalazkowi druku tezy szybko rozpowszechniły się w całej Rzeszy. Krótko mówiąc, był to czas, w którym wystarczyło kupić sobie karteczkę i już ktoś był zbawiony. Na koniec kwestia Maryi. W niebo Najświętszej Marii Panny jest przecież przedmiotem dogmatu Kościoła Katolickiego. Ogłoszono. To w Konstytucji Apostolskiej w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. W niebowzięcie zajęło miejsce zaśnięcia, które w XVII wieku zostało ustalone w Rzymie. Jest to święto nakazane. Jak więc papież Pius XII dowiedział się, że Maryja została w niebo wzięta, a nie że po prostu zmarła. Ano stwierdził, że jak jest papieżem, to jest nieomylny. Więc jak tak mówi, to tak jest. Widzicie teraz jak wiara ewoluowała w urząd, w administrację, w instytucje. i nie wszystko co ma związek z wiarą w siłę nadprzyrodzoną ma związek z dzisiejszym bardzo administracyjnym kościołem.